vedere di uscire. Dziękujemy pięknie za rozpoczęcie przez chór. Ekscelencjo, magnificencje, pleno titulo, szanowni goście z Niemiec i z Polski. Jest mi niezmiernie miło Państwa powitać w imieniu Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Marka Bojarskiego oraz we własnym jako Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Liebe Ehrengäste, im Namen des abwesenden Rektors der Universität, aber im Namen des Prorektors und meiner eigenen Funktion als Direktor begrüße ich Sie herzlich. Spotkaliśmy się w Ogrodzie Botanicznym na pięknej uroczystości odsłonięcia pomnika Raciborzanina, ucznia Liceum Świętego Marcina, wrocławianina, poety i przyrodnika. Das war so viel Lob, das muss ich zusammenfassen. Wir haben uns hier getroffen zu einer besonderen Gelegenheit, um einen zu ehren, der hier in Breslau sowohl Student als auch Schüler gewesen ist, nämlich der bekannte Dichter Eichendorff. To bardzo miły moment, że Eichendorff wrócił ponownie do Wrocławia. Ich freue mich, dass Eichendorff wieder zurück nach Breslau gekommen ist. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora doktora Honeliskausa Uniwersytetu Wrocławskiego Norberta Heisiga. Und jetzt möchte ich den Präsidenten der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität Breslau, Dr. Honeliskausa der Universität Breslau, Professor Heisig, Wort bitten. Eminenz, hochverehrter Herr Kardinal, Herr Prorektor, Herr Professor Gruczina, lieber Freund, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eminenzio, panie prorektorze, honorowi goście i szanowni państwo. Im Namen der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität Wrocław begrüße ich Sie herzlich. W imieniu Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Wir haben uns heute hier im Botanischen Garten zu einem außergewöhnlichen Ereignis versammelt. Zur Einweihung des neuen und zugleich alten Denkmals des großen Dichters der Romantik, Josef Freiherr von Eichendorff. Spotykamy się dziś tutaj w Ogrodzie Botanicznym z powodu nadzwyczajnego. Inauguracja nowego, ale w zasadzie starego pomnika tego wielkiego pisarza epoki romantycznej, Josefa Freiherr von Eichendorffa. Besonderer Dank gilt dem Direktor des Botanischen Gartens, Herrn Professor Marek Nowak, der seine Zustimmung gegeben hat, das Denkmal hier aufstellen zu dürfen. Specjalne dzięki idą w kierunku pana dyrektora tego ogrodu, profesora Marka Nowaka, który się zgodził na ustawienie pomnika dokładnie w tym miejscu. Vor 100 Jahren hatten Verehrer der Eichendorffschen Dichtung und der Magistrat der Stadt Breslau beschlossen, ein Denkmal des Dichters in Auftrag zu geben.
100 lat temu zwolennicy pisma Asiendorfa i magistrat miasta Wrocław zdecydowali się na umieszczenie pomnika. An der Spitze des Denkmalsausschusses stand damals der Universitätsprofessor für Archäologie Richard Förster, der Vater des berühmten Breslauer Neurologen Ottfried Förster, des späteren Arztes von Lenin. Odpowiednią komisję prowadził profesor archeologii Richard Förster, ojciec znanego wrocławskiego neurologa Ottfrieda Förstera, późniejszego lekarza Lenina. 60 Künstler hatten sich mit ihren Entwürfen in einem Wettbewerb beteiligt. Die Wahl fiel auf den Bildhauer Alexander Kraumann aus Frankfurt am Main, dessen Bronzedenkmal im Juni 1911, also vor etwas mehr als 100 Jahren, im Scheidlier Park enthüllt worden ist. Do konkursu przysłano 60 koncepcji. Wygrał Aleksander Kraumann z Frankfurtu nad Menem. Jego pomnik z brązy postawiony w czerwcu 1911 w Parku Szczytnickim i pokazuje, jak dziś, twarz młodego wędrowca. Es zeigte genauso wie heute den jugendlichen Dichter als Wandersmann in Lebensgröße, das Gesicht nach dem grafischen Porträt von Franz Kugler gestaltet. Twarz pomniku jest modelowana według grafiki Franza Kuglera. Bei der Übergabe im Jahre 1911 waren anwesend der älteste Enkel des Dichters, Hartwig Freiherr von Eichendorff, Vertreter der städtischen Behörden, der Hochschulen und der Künstlerschaft und viele Bürger der Stadt. Przy ceremonii zebrali się Hartwig Freiherr von Eichendorff, najstarszy wnuk pisarza, reprezentanci miasta, akademii, sceny kultury i wiele mieszkańców miasta. Dieses Denkmal wurde nach dem Unglück des letzten Weltkrieges zerstört. Vor zwei Jahren ist aus dem Kreise der Mitglieder unserer Gesellschaft die Idee geboren worden, dieses Eichendorff-Denkmal in seiner originalen Form wiedererstehen zu lassen. Pomnik został zniszczony w ciągu nieszczęśliwej ostatniej wojny. Dwa lata temu powstał w kółku naszego towarzystwa plan ponownego postawienia pomnika w formie oryginalnej. Maßgeblich beteiligt an unseren Überlegungen war der Direktor der städtischen Museen, Herr Dr. Maciej Lajewski, der später die einzelnen Phasen des Wiederherstellungsprozesses mit mir zusammen begleitet hat. Czołową osobą był pan dyrektor dr Maciej Lajewski, który w trakcie pracy ze mną prowadził pojedyncze kroki rekonstrukcji. Die wichtigste Überlegung war zunächst, gibt es einen Bildhauer, der das Denkmal originalgetreu wiedererschaffen kann? Und was würde das kosten? Najważniejszym rozmyśleniem było, czy istnieje rzeźbiarz, któremu się uda kopia pomnika, no i ile to by kosztowało? Am Ende waren wir davon überzeugt, dass dafür der Breslauer Künstler Stanisław Wysocki hervorragend geeignet wäre, der den Bürgern von Wrocław durch seine Denkmäler in der Stadt, besonders das Denkmal von Papst Johannes Paul II. Vor der Kirche in Hunsfeld, der im Jahre bekannt ist, ein genialer Bildhauer, der im Jahre 2011 für seine Werke mit dem Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen ausgezeichnet worden ist. W końcu przekonaliśmy się, że wrocławski artysta Stanisław Wysocki się świetnie nadaje. On jest znany we Wrocławiu przez jego pomniki, przede wszystkim przez pomnik Jana Pawła II na Psimpolu. Wysocki jako wybitny rzeźbiarz w roku 2011 wygrał Nagrodę Sztuki Landu Niedersachsen. Wir konnten ihn für den Auftrag gewinnen und er hat uns spontan seine Zusage gegeben. Udało nam się zaangażować pana Wysockiego. Ebenso spontan gestaltete sich die Finanzierung. Das Denkmal sollte 40.000 Euro kosten, die wir aber noch nicht hatten. Ein Spendenaufruf bei der Mitgliederversammlung im Mai vorigen Jahres ergab eine überraschende Reaktion der Deutschen und polnischen Mitglieder und den vollständigen Betrag innerhalb von 5 Wochen. Poza tą szybką decyzją artysty
też sprawa finansowania poszła spontanicznie. Pomnik miał kosztować 40 tysięcy euro. Tych pieniędzy nie mieliśmy. W maju ostatniego roku na naszym corocznym zebraniu poprosiliśmy o poparcie, co doprowadziło do nieoczekiwanej pozytywnej reakcji polskich i niemieckich członków. W pięć tygodni fundusze zostały zebrane. Die Entstehung des Werks haben wir dann in ihren einzelnen Schritten mitverfolgt und stehen heute hier vor seiner Vollendung. Dem Bildhauer Herrn Stanisław Wysocki gebührt unsere Bewunderung und unser Dank. Powstanie pomnika oglądaliśmy w pojedynczych krokach. Dziś stoimy przed zakończonym dziełem. Za to służą panu Wysockiemu wielkie dzięki. Wir werden das Denkmal mit seiner Patina so sehen, wie es früher ausgesehen hat. Heute inmitten von Sträuchern und blühenden Pflanzen, im Hintergrund die Türme des Doms und der Kreuzkirche, einem Ambiente, das unseren Dichter der Romantik nicht besser gerecht werden könnte. Widać dziś pomnik dokładnie tak, jak wyglądał dawniej. Między kwiatami i roślinami, z daleka wieży katedry i kościoła Świętego Krzyża, miejsce, które się świetnie nadaje dla pisarza z romantyki. Der Sockel ist von einem Steinmetz ebenfalls in seiner originalen Form wiederhergestellt worden. An den Seiten rechts und links befinden sich zwei Flachreliefs. Ein Mädchen beim Lautenspiel vor einem Jüngling als Anspielung auf Eichendorffs Novelle aus dem Leben eines Taugenichts. Die andere Seite zeigt den Abschied eines Lützower Jägers von seiner Braut. Podstawa pomnika też powstała jako reprodukcja oryginału. Z lewej i prawej strony mamy dwa reliefy. Młoda dziewczyna grająca na lutni przed chłopakiem jako aluzję do noweli Eichendorffa Z życia nic konia. Po drugiej stronie pożegnanie strzelca swoją kochanką. Ich bin sicher, dass dieses Denkmal zu den schönsten und attraktivsten Denkmälern der Stadt gehören und die Besucher des Botanischen Gartens erfreuen wird. Jestem przekonany, że ten pomnik będzie należał do najładniejszych i atraktywnych we Wrocławiu i będzie cieszył każdego zwiedzającego ten ogród botaniczny. Die Verbindung von Eichendorff zur Universität Breslau geht darauf zurück, dass er in den Jahren von 1801 bis 1803 zusammen mit seinem Bruder im Josefskonvikt gegenüber der St. Matthias Universitätskirche wohnte, das katholische Gymnasium besuchte, das damals seinen Sitz im barocken Gebäude der Leopoldina hatte und danach als 17-Jähriger ein Jahr lang an der Philosophischen Fakultät der Universität studierte. Połączenie Eichendorffa z Uniwersytetem Wrocławskim powstało z kilku powodów. Razem z bratem mieszkał 1801-3 w konwikcie Józefa vis-a-vis kościoła Świętego Macieja. Chodził do katolickiego gimnazjum, które umieszczone było w budynku Leopoldina. Jako 17-letni cały rok studiował na Fakultecie Filozofii. Schon seit längerer Zeit gibt es einen Forschungsschwerpunkt zur Eichendorff-Literatur unter der Leitung von Professor Reuschig-Kulitzki am Germanistischen Institut der Universität Wroclaw mit vielfältigen Publikationen. Już od dłuższego czasu istnieje naukowy projekt literatury Eichendorffa pod kierownictwem profesora Wojciecha Kunickiego, Instytut Germanistyki, który doprowadził już do wielu publikacji. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir in Josef Freiherr von Eichendorff einen Dichter von europäischem Rang ehren. So möge das Denkmal des von unseren beiden Völkern gleichermaßen verehrten Dichters ein weiteres Zeichen unserer Arbeit im Sinne der deutsch-polnischen Verständigung sein. Jest dla nas wszystkich jasne, że Józef Freiherr von Eichendorff należy do pisarzy na europejskiej skali. Niech ten pomnik autora, uwielbianego przez nasze obydwa narody, będzie dalszym symbolem polsko-niemieckiego porozumienia. Ich danke dem Bildhauer, Herrn Stanisław Wysocki, für sein Werk und allen, die uns bei der Entstehung des Denkmals mit Rat und Tat geholfen haben, besonders aber unseren Sponsoren, deren Namen auf einer Bronzetafel auf der Rückseite des Sockels verzeichnet sind. Ponownie dziękuję panu Stanisławowi Wysockiemu za jego dzieło i wszystkim,
którzy nas, naszą wizję wielokrotnie popierali, a przede wszystkim naszym sponsorom, których nazwiska są zebrane na tablicy z tylnej strony pomnika. Ich möchte deshalb dem Bildhauer Herrn Wysocki und Herrn Dr. Jagiewski, dem Direktor des Städtischen Museums, in Anerkennung ihrer Verdienste um unsere Gesellschaft die große Goldmedaille der Gesellschaft überreichen. Chciałbym reprezentować medal naszego towarzystwa artyście i dyrektorowi Ogrodu Botanicznego ze strony naszego towarzystwa. Jetzt zur Enthüllung des Denkmals schreiten und anschließend Ihnen, Herr Prorektor, das Denkmal heute als Geschenk der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität Wrocław überreichen. Podejdziemy do inauguracji. Panie Prorektorze, jako reprezentanta Uniwersytetu przekazuję dziś Panu od Pana ręce ten pomnik jako podarunek naszego niemiecko-polskiego towarzystwa. Jetzt zu uns der Prorektor. Eminencjo, dostojni zebrani, prezesie towarzystwa, który przekazał mi w tej chwili tak wspaniały dar. Ten dar jest dla wszystkich, dla całej społeczności Wrocławia i nie tylko, bo jest to miejsce powszechnie odwiedzane. I jak na początek chciałbym bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś możemy wspólnie podziwiać to wspaniałe dzieło. Panie prezesie, najpierw na Pana ręce podziękowania, bo to była inicjatywa prezesa. Panu dyrektorowi Łagiewskiemu podziękowania. I panu dyrektorowi Nowakowi, który znalazł takie wspaniałe miejsce. I panu artyście Wysockiemu, który pozwala nam podziwiać to wspaniałe dzieło. Eminenz, liebe Ehrengäste, liebe Versammlung, lieber Herr Heisig, als Präsident der Gesellschaft, ich möchte Ihnen ganz herzlich für die unwahrscheinlich unglaubliches Geschenk danken, das uns jetzt gerade überreicht worden ist, vor allen Dingen der Gesellschaft und Ihnen als Präsident der Gesellschaft. Außerdem möchte ich danken natürlich dem Direktor des Botanischen Gartens und vor allen Dingen auch dem Künstler, der dieses Werk so originalgetreu geschaffen hat. W takich okolicznościach zawsze pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego dziś mamy przypominać postać poety urodzonego na Śląsku, żyjącego na Śląsku, mieszkającego w konwikcie świętego Józefa, o czym też świadczy tablica, która jest tam umieszczona. Po prostu jesteśmy depozytariuszami. Jesteśmy dziedzicami tego, co na tych ziemiach powstało. Odwołuję się tu do słów profesora
Lipskiego, który wyraźnie stwierdził, że nie mieliśmy wpływu na przebieg granic powojennych. Nikt z nas chyba takiego wpływu nie miał. Ale wszyscy z nas tu obecnych mamy wpływ na to, czego będziemy dziedzicami i depozytariuszami. Wspaniałe budowle, które tutaj nas otaczają, i wspaniała postać wielkiego poety przypomina nam, że tu i teraz musimy pamiętać o naszym dziedzictwie. Es erscheint die Frage, wieso überhaupt und warum ein Dichter, der hier etwas geschaffen hat, heute so gefeiert wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die Geschichte so entwickelt hat, dass wir zum Beispiel keinen Einfluss auf die heutige politische Grenzziehung gehabt haben. Dennoch ist der Dichter, der hier steht, ein gemeinsamer Dichter und wir möchten diese Gemeinsamkeit hier zusammen feiern. A teraz niech powie poeta. Sonnenglanz lag überm Garten, warm und herrlich aufgetan. Lenz und Licht des Reisleins harten, dass es wuchs zum Himmel an. Wie die Blätter ringsum glitten in der schönen Morgenzeit. Alle Zweige voller Blüten, Vögel sangen weit und breit. To jest dzisiejszy dzień, proszę Państwa. Poeta mówi zawsze do nas słowa aktualne. Bo to, co poeta powiedział, czy został krytycznie oceniony, czy jest ortodoksyjnym chrześcijaninem, a może panteistą ukrytym, to jest niejasne, ale zupełnie w tym wypadku nieistotne. Poeta mówi do nas rzeczy zawsze aktualne, zawsze istotne, i powinniśmy o tym pamiętać. Polskie tłumaczenie tego wiersza nigdy nie odda piękna oryginału, ale przeczytam w tłumaczeniu pani Margarety Korzeniewicz. Słońcem ogród był zalany, wspaniałością, ciepłem, jasna wiosna pędwitała, aby ku niebu się piął. Jakim blaskiem lśniły liście w ten cudowny poranek? Krzewy w kwieciu stały wszystkie, zewsząd niósł się ptasi śpiew. Proszę Państwa, my musimy znać to i po polsku, i po niemiecku. Taki jest nasz obowiązek. Herbst, du nicht die Bäume rauschen, draußen durch die Stille rund, lockst dich nicht hinab zu lauschen von der Söller in der Grund, wo die vielen Bäche gehen wunderbar im Mondenschein und die stillen Schlösser sehen in den Fluss von Hohenstein. To następny wspaniały wiersz poety, którego podziwiamy i będziemy zawsze podziwiać, jeśli tylko zachowamy myśl o naszym wspólnym dziedzictwie. Chciałbym, aby to na zawsze pozostało. Słuchaj drzew, jak w wielkim szumie zataczają cichy krąg. Wabi nas w pradawnej dumie patrzeć w dół przez palce rąk. Gdzie strumienie dźwięczne jęczną melodyjnie w luny blask, zamki zwisłe ponad tęczą śledzą dna gładzonych głaz. Bardzo dziękuję Państwu za obecność tutaj i jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałej uroczystości. Dziękuję. Der Dichter hat für diese heutige Gelegenheit die richtigen Worte und die richtigen Zeilen geschrieben. Die hörten wir in beiden vorgetragen in beiden Sprachen. Der Prorektor meinte, die persönliche Position einer Person, eines Dichters, ist ihm gar nicht so wichtig wie sein Produkt, wie sein Geist, der für uns beide Nationen, für beide Seiten wichtig ist. Und unsere Aufgabe wäre jetzt, dieses gemeinsame Erbe zusammen zu pflegen. Und daher dankt der Prorektor denjenigen, die zum Entstehen dieser Feierlichkeit beigetragen haben, aus ganzem Herzen.
Es bittet jetzt noch mal ums Wort der Bildhauer. Szanowni dostojni państwo, jest mi niezmiernie miło, że w takiej atmosferze patrzymy na rzeźbę, którą prawie ponad pół roku trzymaliśmy w pracowni u mnie. Chcę podkreślić zdecydowanie, że współautorem jest mój syn, również rzeźbiarz, Michał Wysocki. Aktualnie przebywa w Barcelonie, gdzie mam nadzieję, chociaż niewielką, zdobędzie laury do olimpiady w Londynie. Aby mu się udało. Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować szczególnie dwóm osobom, panu profesorowi Hartwigowi oraz panu dyrektorowi Maciejowi Łagiewskiemu za to, że zaufali, za to, że wspierali i za to, że sekundowali bardzo dzielnie przy powstawaniu tego pomnika. Jest mi również niezmiernie miło, że to jest poeta, to jest artysta i o wiele bardziej wolę artystów niż na przykład polityków na Sokołach. Dziękuję bardzo. Sehr geehrte Damen und Herren, die heutige Atmosphäre trägt genau dazu bei, dass wir dieses Denkmal hier feiern können. Ich möchte erwähnen, dass an der Entstehung ein Co-Autor beteiligt war, nämlich mein Sohn Michał, der zurzeit in Spanien bei einem künstlerischen Wettbewerb beteiligt ist. Ich möchte hier dem Präsidenten Professor Heisig danken für die Möglichkeit, dieses Denkmal haben entstehen zu lassen. Und danke für die feierliche Stunde heute hier. Yeah.
dziękujemy pięknie za utwór Chóru Uniwersyteckiego. Bardzo chciałem wszystkim jako dyrektor Ogrodu Botanicznego podziękować, pomysłodawcom, fundatorom, za to, że ten piękny pomnik stoi w tym miejscu. Stoi w ogrodzie, który jest dziedzictwem dwóch narodów, niemieckiego i naszego. Stoi w miejscu Bratysławia, Breslau i Wrocław. I niech tak będzie powsze czas. Dziękuję wszystkim za to. Als Direktor des Botanischen Gartens möchte ich einmal dem Chor danken für die musikalische Umrahmung und außerdem natürlich den Spendern, die es ermöglicht haben, dieses Denkmal aufzustellen und vor allen Dingen hier an diesem Platz in den Botanischen Garten aufzustellen. Es ist ein Stück, das den Botanischen Garten bereichert. Ich danke. I pan profesor Hejsik ponownie. Proszę bardzo. Eichendorffs romantische Dichtung gehört zum Weltkulturerbe. Zur Erinnerung an die heutige Denkmalseinweihung ist die Neuauflage eines Buches mit einer großen Anzahl Eichendorffscher Gedichte in polnischer und deutscher Sprache erschienen, das ich Ihnen vorstellen möchte. Romantyczne wiersze Eichendorffa należą do listy światowego dziedzictwa kultury. Na pamiątkę dzisiejszej inauguracji pomnika ukazała się na nowo wydana książka z szeregiem wierszy Eichendorffa po polsku i niemiecku. Chciałbym ją przedstawić. In den informativen Vorworten der Professoren Kubitsch, Marek, Adamczyk und des Übersetzers Viktor Bugler wurde zum Ausdruck gebracht, was ich mit eigenen Worten nicht besser sagen könnte. Lassen Sie mich deshalb kurz auf die wesentlichen Gedanken eingehen. W instruktywnych przedmowach profesorów Kubicz, Marek Adamczyk i tłumacza Wiktora Bugla zostało ekspresywnie wyrażone, co własnymi słowami nie mogę lepiej opisać. Dlatego tylko krótko nadmienię główne zarysy. Eichendorff war Schlesier in eine katholische oberschlesische Adelsfamilie in Lubowitz geboren und in polnischer Umgebung aufgewachsen. Er sprach Deutsch genauso wie Polnisch. Und seine Freunde der Kinderzeit stammten zum Teil aus polnischen Familien. Er liebte die polnischen Lieder, die er noch als Student immer wieder gesungen hat. Eichendorff był Ślązakiem, urodzony z katolickiej rodziny stanu szlacheckiego z Lubowica i wychowany w polskim środowisku. Mówi po niemiecku, tak jak też i po polsku. I przyjaciele z dzieciństwa częściowo pochodzili z polskich rodzin. Kochał polskie piosenki i je często później jako student śpiewał. Und er war Schlesier. Die historische und kulturelle Vielfalt Schlesiens beeinflusste die Persönlichkeit und das Werk Eichendorffs, den die Literaturhistoriker deshalb für den größten Dichter Schlesiens halten. Był Ślązakiem. Historyczna i kulturalna różnorodność Śląska miała wpływ na osobę i działanie Eichendorffa. Dlatego literaturoznawcy oceniają go za największego poetę Śląska. In einem seiner Romane sagt er, wer einen Dichter recht verstehen will, muss seine Heimat kennen. Auf ihre stillen Plätze ist der Grundton gebaut, der dann durch alle seine Bücher wie ein unaussprechliches Heimweh hindurchklingt. W jednej swych powieści pisze, kto jakiegoś poetę chce zrozumieć, musi poznać jego ojczyznę. W tym cichym miejscu powstaje dźwięk, który potem brzmi w wszystkich jego książkach jak niewypowiedziana tęsknota. Heimat spielt in der Literatur heute wieder eine Rolle. Heimat ist auch ein Gefühl, eine Empfindung, die nur ermessen kann, wer weggegangen ist. Es ist die Sehnsucht nach einer intakten Welt, umso mehr, als uns die Globalisierung den Boden unter den Füßen wegzureißen droht. Für einen großen Teil der Menschen bedeutet Heimat inzwischen das Internet mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten. Ojczyzna gra dziś w literaturze znowuż ważną rolę. Ojczyzna to też uczucie, które się dopiero po odejściu pojmuje.
to tęsknota do nieuszkodzonego świata w dniach globalizacji. Dla wielu osób dziś ojczyzna to jest internet i swoje możliwości komunikacji. Die dichterische Größe Eichendorffs ist vor allem in seinen lyrischen Werken spürbar. Sie werden als die schönsten und reifsten Früchte der Romantik bezeichnet. Znakomitość poety Eichendorffa pokazuje się w jego lirycznym dziele, oceniane jako najładniejszy, dojrzały owoc romantyki. Am meisten ergreifen uns seine Gedichte, in denen die tiefe Sehnsucht nach dem oberschlesischen Heimatland des Dichters zum Ausdruck kommt. Die Weichheit slawischer Idiome hat Eichendorffs Sprachmelodie in den Gedichten spürbar geprägt. Najbardziej poruszają nas jego wiersze opisujące tęsknotę do jego śląskiej ojczyzny. Słowiańskie idiomy wpłynęły w melodię wierszów Eichendorffa. Heute erlebt Eichendorffs Werk eine weltweite Renaissance. So ist es bezeichnend, dass sogar in China und Japan populär ist. Das mag auch daran liegen, dass in unserer materialistischen und digitalisierten Welt ein Dichter gebraucht wird, dessen Werke das Herz erwärmen und die Seele erhellen können. Dziś dochodzi do odrodzenia dzieła Eichendorffa na całym świecie. Popularny nawet jest w Chinach i Japonii. Może to dlatego, że w dzisiejszym materialistycznym i cyfrowym świecie potrzebny jest poeta, który mówi do serca i duszy. Das Problem einer einfühlsamen Übersetzung der Eichendorffschen Gedichte ins Polnische, eine Herausforderung, ist durch den dichterisch begabten Oberschlesier und Polonisten Viktor Buglar offenbar ideal gelöst worden. Selbst kann ich die Texte leider nicht lesen, aber das Urteil der Sprachforscher ist einhellig. Uczuciowe tłumaczenie wierszów Eichendorffa na polski świetnie się udało zdolnemu poloniście ze Śląska, panu Wiktorowi Bugla. Ja sam tych tekstów nie umiem czytać, ale ocena fachowców jest jednomyślna. Bugla hat bereits über 100 Werke des Dichters kongenial übersetzt. Und wir wissen von unseren polnischen Freunden, dass die von ihm übersetzten Gedichte genauso berührend sind wie in der deutschen Originalsprache. Wiktor Bugla przetłumaczył już ponad 100 dzieł Eichendorffa i wiemy od naszych polskich przyjacieli, że przetłumaczone wiersze są tak samo poruszające jak oryginały. Sein musikalisches Gefühl lassen ihn die Eichendorffschen Lieder so meisterhaft ins Polnische bringen, dass sie sich sogar auf Melodien singen lassen, die für die Originale von den großen Zeitgenossen wie Robert Schumann, Franz Schubert, Franz Liszt und Felix Mendelssohn Bartholdy vertont worden sind. Jego umuzykalnienie pozwoliło na mistrzowskie tłumaczenie piosenek Eichendorffa, nawet pasujące do oryginalnej muzyki współczesnych kompozytorów jak Schumann, Schubert, Liszt i Mendelssohn Bartholdy. Der vorgelegte Gedichtband enthält mehr als 100 Gedichte von Eichendorff, dem Land seiner Kindheit gewidmet und auch heute ein immer noch lebendiges, die Zeiten überdauerndes Werk. Bugler zitiert in diesem Zusammenhang Adam Mickiewicz, den großen Nationaldichter Polens. Die Flammen vernichten die Vergangenheit, die Schätze werden vernichtet und gestohlen, aber das Lied bleibt. W przedstawionej książce mamy ponadto 100 wierszów Eichendorffa poświęconych kraju jego czasów młodzieżowych. Dzieło do dziś witalne. Bugla tutaj cytuje Adama Mickiewicza. Płomień rozbryzie malowane dzieje. Skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń pójdzie cało. So möge Eichendorffs Denkmal in diesem wundervollen botanischen Garten zusammen mit seinen Gedichten eine Erinnerung an unser gemeinsames schlesisches Erbe sein. Pomnik Eichendorffa w tym przepięknym ogrodzie razem z wierszami poety pozostał wspomnieniem naszego wspólnego śląskiego dziedzictwa kultury. Zum Gedenken an den heutigen Tag soll jedem Teilnehmer an dieser Feier ein Exemplar dieses Buches geschenkt werden. Für die Förderung des Drucks sei dem Marschall besonders gedankt. Na pamiątkę dzisiejszego dnia każdemu uczestnikowi zostanie podarowany egzemplarz tej książki. Panu marszałkowi dziękujemy za poparcie druku.
Zum Schluss möchte auch ich den Mitgliedern des Universitätschors unter Leitung von Professor Obanek, die diese Feier durch Eichendorff-Lieder gemütvoll bereichert haben, herzlich danken. Kończył serdecznie podziękować członkom chóru uniwersyteckiego pod batonem profesora Obanka za wzbogacenie tej uroczystości przez piosenki Eichendorffa. Wir kommen damit zum Ende unserer Feier. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie das wollen, sich das Denkmal doch einmal aus der Nähe anzuschauen. Auch die Sponsorentafel auf der Rückseite, ein besonders gelungenes künstlerisches Produkt. Vielen Dank. Dochodzimy do końca i poproszę wszystkich, żeby podeszli bliżej do pomnika i oglądali z każdej strony ten eksponat. Dziękuję bardzo. Thank you.